Radujcie się! Takie wezwanie dzisiaj do nas kieruje Pan Bóg. Dziś niedziela Letare. Radujcie się. Radujcie się z tymi, którzy się cieszą. Smućcie się z tymi, którzy się smucą, powiedział Pan Jezus. Pan Jezus dzisiaj zachęca nas szczególnie, abyśmy popatrzyli na ziarenka. Na ziarenka pszeniczne. Ja niestety takich nie znalazłam, ale mam tutaj fasolki. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że musieliście na zadanie domowe zasadzić fasolkę? Może jakieś inne nasionko? Z jabłka, pestka bądź z cytryny? Spróbujcie. Weźcie kubeczek, ziemię. Ja niestety nie mam ziemi, więc wzięłam watę. Ale posadźcie ziarenka. Nie zapomnijcie podlewać. I zobaczcie, co wyjdzie za kilka tygodni. Hasło dzisiejszej niedzieli jest z Ewangelii Jana. W 12 rozdziale, 24 wierszu czytamy: jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło w ziemię, nie obumrze, samo jedynie pozostanie. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity owoc. Przypomina mi to pewną historię. Znajdujemy się w czasie pasyjnym, dlatego właśnie kolor fioletowy. Taki też towarzyszy nam w Kościele i jest symbolem właśnie tego czasu zastanawiania się nad tym najważniejszymi świętami, które będziemy przeżywać. Ale historia, którą opowiadam, wyciągnięta z Biblii, opowiedziana przez wyjątkowego człowieka. Wyszedł siewca, aby siać. I kiedy tak siał, niektóre ziarenka trafiły na drogę. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, na drodze chodzą ludzie. I ziarenka niestety podeptali i przyfrunęły ptaki. I zjadły te ziarenka. Kiedy tak siał, inne nasionka trafiły między kamienie. I tam zaczęły wyrastać, ale niestety brakowało wody, bo nie miały jak się korzenie przecisnąć. I niestety, kiedy słońce wyszło, one uschły. Inne trafiły między ciernie, między chwasty. I kiedy słońce zaświeciło, kiedy deszcz popadał, ziarenka zaczęły rosnąć, ale chwasty też niestety zaczęły rosnąć i im szło dużo szybciej. Dużo głębiej mogły korzonki się wbić, dużo więcej wody wypiły, przez co nasze ziarenka niestety nie miały dobrych warunków, aby móc urosnąć. I także niestety zostały zagłuszone przez te ciernie. Kiedy tak siewca szedł i siał, niektóre, najwięcej na szczęście, trafiło na dobrą glebę. I tam miały bardzo dobre warunki, żeby rosnąć. Niektóre z nich wydały 30-krotny plon, niektóre 60-krotny, a niektóre 100-krotny. Zastanawiam się, czego Pan Jezus chciał nas nauczyć w tej historii. Zastanówcie się, co jest tym ziarnem. Słowo Boże, które do nas dociera, powinno nas zmienić. Powinno zmienić nasze myślenie. Niektóre nasze pomysły powinny zostać zatracone na rzecz tych dobrych. Zastanów się, czy kiedy czytasz Słowo Boże, ma ono wpływ na Twoje życie? Czy zmienia Twoje myślenie? I czy chcesz być grzeczniejszy? I tak się zachowywać, żeby podobać się Panu Bogu i rodzicom. Chciałabym Ci dzisiaj zaproponować wykonanie pracy, która będzie nam przypominała o tych czterech miejscach, na które trafiło ziarenko. Potrzebna nam będzie wyobraźnia, kartka papieru, może być techniczna, kredki albo mazaki, klej albo dwustronna taśma klejąca i nożyczki. Naszą kartkę składamy na pół wzdłuż.
Następnie otwieramy ją i znowu składamy na pół. Mamy teraz jakby cztery kawałki. Jeszcze raz składamy na pół. I mamy 8 kawałków. W tym momencie składamy na pół, bierzemy nożyczki i tak jakby z tych dwóch kwadratów obcinamy kawałek. Możemy też delikatnie po prostu naciąć. W tym momencie możemy stworzyć coś takiego. I mamy cztery osobne strony. Za pomocą kleju sklejamy tutaj i na każdej z tych stron rysujemy obrazek dotyczący jednego miejsca, na które trafiły ziarenka. I gotowe. Tutaj mamy sklejone. Dzięki temu nasze cztery gleby mogą dobrze stać. Teraz także i Ty możesz opowiedzieć swoim rodzicom, dziadkom i kolegom tą historię o ziarnie, które musiało obumrzeć, aby wydać stukrotny plon. Zachęcam Cię do tego, abyś chciał także i Ty wydawać dobre owoce. Błogosławionej niedzieli.